Dwie gminy w powiecie siemiatyckim, Drohiczyn i Milejczyce, realizować będą projekty scaleniowe. Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na blisko 5000 hektarów gruntów w tych gminach powstanie kilka dużych działek rolnych. Scalenia to jedna z podstaw rozwoju rolnictwa. Jak podkreślił marszałek Artur Kosicki, Podlaskie rolnictwem stoi. Budżet na prace scaleniowe dzięki staraniom obecnego zarządu znacznie się zwiększył. Wiemy, że są takie miejsca, gdzie ta gospodarka gruntami nie wygląda do końca tak, jak powinna, dlatego te wsparcie i dlatego te fundusze. Ja przede wszystkim chcę podziękować panu staroście za ten wniosek, dobry wniosek, który właśnie dzisiaj uzyska dofinansowanie. Oczywiście też już mogę to powiedzieć, że będziemy starali się, już wystąpiliśmy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że chcemy jeszcze zwiększyć kwotę na tego typu działanie. Mam nadzieję, że zarówno do prac scaleniowych, jak i postcaleniowych będziemy jeszcze mogli w ciągu tego roku dołożyć dużą kwotę pieniędzy, tak żeby jeszcze efektywniej wykorzystywać te środki. W ramach prac postcaleniowych wykonywane będą również drogi. To kolejny etap projektu. Scalenia to nic innego jak tak naprawdę jedna z podstaw rozwoju obszarów wiejskich w całej Polsce, nie tylko w województwie podlaskim. Dzięki temu projektowi uda się między innymi zmodernizować około 350 km dróg dojazdowych do pól. Zmniejszy się też odległość pokonywana z gospodarstwa na dane pole przez rolnika. Może to brzmi wszystko tak skomplikowanie, ale tak naprawdę jest to wielkie ułatwienie dla rolników. Powiat siemiatycki otrzymał pieniądze na dwa projekty scaleniowe. Pierwszy z nich na kwotę ponad 16 milionów złotych dotyczy miejscowości Chrołowice, Chutkowice, Wierzchuca Nadbużna, Płutkowice Nadolne w gminie Drohiczyn. Scalony został obszar wynoszący blisko 1,5 tysiąca hektara. Natomiast dotacja na drugą inwestycję to ponad 38 milionów złotych. Tu scalenia obejmą blisko 3,5 tysiąca hektarów w miejscowościach Choroszczewo, Lubiejki, Pokaniewo, Pokaniewo Kolonia i Wałki w gminie Milejczyce. Łącznie to jest 115 milionów złotych na scalenia w województwie w powiecie siemiatyckim. To jest potężna kwota, która radykalnie zmienia i strukturę agrarną powiatu siemiatyckiego, ale też dzięki temu powstaje wiele dróg dojazdowych, nie tylko do pól, ale też dróg gminnych, które są finalizowane. Już chociażby w tym roku gmina Perlejewo, parę dni temu podpisamy umowy na 21 milionów złotych na budowę dróg bitumicznych na tym terenie. To jest niezwykle ważne zadanie z punktu widzenia rolnictwa, bo podnosi możliwość konkurencyjności rolników z danego terenu. Wiadomo, że dzisiaj rolnicy mają wielkie sprzęty, dlatego też działeczki półhektarowe, hektarowe to są działki nieefektywne, dlatego trzeba je scalać, wydzielać, tworzyć infrastrukturę drogową, infrastrukturę innego rodzaju, za co bardzo serdecznie dziękuję. Województwo podlaskie jest krajowym liderem w pracach scaleniowych i w pozyskiwaniu środków na scalenia. Wieloletnim laureatem nagród za wykonywanie prac scaleniowych jest również Wojewódzkie Biuro Geodezji. Jednostka nadzorowana przez samorząd województwa. Kolno usytuowane jest przy drodze krajowej nr 63 prowadzącej na Mazury i szczególnie podczas sezonu wakacyjnego ruch w mieście jest mocno wzmożony. Przez Kolno przejeżdża wtedy około 20 tysięcy samochodów, co powoduje utrudnienia w ruchu i sięgające 10 km korki. Trasa Stawiski-Myszyniec stała się również częścią eksploatowaną od momentu otwarcia węzła Via Baltica. Problem rozwiązać ma obwodnica. Inwestycja pod koniec ubiegłego roku zyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 54 milionów złotych. Cała inwestycja kosztować ma 95 milionów złotych i będzie realizowana przez władze województwa podlaskiego. W Urzędzie Miasta Kolno odbyło się spotkanie przedstawicieli Białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych oraz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Podczas spotkania omawiane były propozycje z 5 odcinków obwodnicy. Skąd dzisiaj te spotkania? No stąd, że dyrektor Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, pan Wojciech Burzukowski, już otrzymał konkretne pismo ze swojej warszawskiej dyrekcji o tym, aby rozpocząć prace dotyczące budowy
budowy tego odcinka przez Generalną Dyrekcję. To mnie bardzo cieszy, że no, mamy pierwszy kwartał, tak, i już ruszamy z bardzo konkretnymi pracami. Mam nadzieję, że one będą przebiegały bardzo szybko, że będą dobrze skoordynowane i że, tak jak mówię, niebawem będzie rozpoczęcie tych prac, a być może w połowie 2025 roku ich zakończenie. Jedna z tych obwodnic to jest obwodnica na kierunku wschód-zachód, czyli od drogi na Stawiski do drogi na Myszyniec, na Turośl, na Zabielę. A druga część, następna część obwodnicy to jest od drogi na Myszyniec, tak, do Pisza. Czyli powstaną nam jakby dwie obwodnice. Jedna ta obwodnica to będzie wschód-zachód, a druga to na drodze krajowej północ-południe. Czyli od Pisza do Łomży, czy od Łomży do Pisza, to już tak w dwóch kierunkach. Dzisiaj mam się dowiedzieć, tak, po pierwsze, jak mniej więcej będzie przebiegał korytarz tej obwodnicy. Dzisiaj też będziemy wiedzieli, jakiej kategorii to będą odcinki, bo na pewno jeden będzie to normalna jezdnia dwupasmowa, czyli od skrzyżowania, rozwidlenia drogi wojewódzkiej na Stawiski i drogi powiatowej na Świdry do drogi krajowej będzie to odcinek 1+1, czyli jedna jezdnia dwukierunkowa. Natomiast od obwodnica drogi krajowej będzie albo 2+1, czyli dwa pasy z środkowym pasem lewoskrętami i pasem do wyprzedzania, lub też 2+2, ale w kategorii GP, czyli nie taka jak autostrada, a takie dwujezdniowa droga, takie jak są w miastach, tak? Czyli przedzielona tylko białą ciągłą linią, ewentualnie słupkami. To dopiero jest moment, w którym zaczynają się prace projektowe, bo będzie trzeba mieć ocenę oddziaływania tej drogi na środowisko. Później dopiero będzie można przystąpić do prac projektowych i w momencie, kiedy już będzie sporządzony projekt, wtedy przetarg i realizacja tej obwodnicy. Mam nadzieję, że w ciągu 3,5 roku te prace się zakończą. No taką mam nadzieję, że 2025 rok to będzie ten rok, w którym pojedziemy już nową obwodnicą miasta. Jak podkreśla Mariusz Nachajewski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, samorząd województwa jest gotowy na podpisanie umowy na dofinansowanie budowy obwodnicy z Ministerstwem Infrastruktury. Dzisiaj chcemy przymierzyć się tak do jakichś wariantów czy do jakichś rozwiązań, z którymi moglibyśmy, że tak powiem, wystartować co do tego przetargu i koncepcji i dalszych prac. Czy jesteśmy gotowi do podpisania umowy na dofinansowanie z ministerstwem, także pewnie niebawem to nastąpi i w dalszym etapie będziemy pewnie ogłaszać przetargi na opracowanie koncepcji, decyzji środowiskowych i dalej projektów i oczywiście budowy. Za wykonanie części obwodnicy biegnącej od drogi wojewódzkiej Kolno-Zabiele do drogi krajowej nr 63 w kierunku Pisza, odcinka zamykającego obwodnicę miasta Kolno na drodze krajowej nr 63 Łomża-Kolno, będzie odpowiadała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak wiemy, drogi wojewódzkie już mają, że tak powiem, zatwierdzoną możliwość finansowania swego odcinka. U nas na razie jesteśmy na etapie informacji z ministerstwa, że będziemy taki projekt robić. Wybór wariantów jest procedurą dosyć czasochłonną, pracochłonną, wymagającą często analiz wielokryterialnych. I myślę, że za wcześnie by mówić o jakichś takich docelowych wariantach. Szczegółowy plan przebiegu obwodnicy powinien być znany najpóźniej za pół roku. Ta inwestycja będzie największą i najdroższą w historii miasta. W Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szalmencie od kilku dni przebywa 49 uchodźców z Ukrainy. Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz i radny wojewódzki Paweł Wnukowski odwiedzili ośrodek, by przekazać kosmetyki dla mam, słodycze i zabawki dla dzieci. Przyjechaliśmy z Charkowa, za naszymi oknami latały samoloty, groziła nam śmierć, a tutaj jesteśmy już bezpieczni. Bardzo, bardzo dziękujemy, że nam pomogliście. Była duża wojna. Teraz były bomby, tanki i wszystkie mali szok. Dzieci troszkę mali szok, ale na dzisiaj już okej.
Файне. Мали психолога, психотерапевта, всичко маємо аптеку, всичко маємо таблетки. I temu teraz mam porządek. Po spotkaniu z rodzinami zorganizowana została konferencja prasowa. W niedzielę rano te osoby tutaj przybyły, zostały zaopatrzone pod względem medycznym, pod względem prawnym, pod względem psychologicznym. Oczywiście nie jeszcze tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo wiecie Państwo, że jest procedowana specustawa, która umożliwi na szersze podjęcie szerszych działań, tak żebyśmy mogli tych wszystkich dopiąć te wszystkich formalności takich, które by umożliwiały tym ludziom funkcjonowanie. Docelowo uchodźcy mają zamieszkać w budynku w Suwałkach, zarządzanym przez podległą samorządowi spółkę Ares. Obiekt musi jeszcze zostać wyremontowany i dostosowany do ich potrzeb. Mamy świadomość, że dzieci muszą iść do szkoły, że potrzebna jest pomoc medyczna, pomoc psychologiczna i w tej sytuacji, kiedy na ten okres czasu, kiedy dostosujemy tam obiekty po to, żeby było można funkcjonować. Wiele tych są osoby, które chcą nawet i podjąć pracę. I też mamy na uwadze to, że dzieci muszą kontynuować naukę i to też będzie lepiej z punktu widzenia organizacji tej edukacji. Wspólnie oczywiście tu będziemy rozmawiali jeszcze z służbami pana prezydenta miasta Suwałk, tak żeby faktycznie te osoby mogły funkcjonować i żeby te skutki tych działań wojennych, które są w ich kraju, no jak najmniej się na nich odbiły. To nie wszystkie działania samorządu. Województwo prowadzi też zbiórkę sprzętu medycznego i strażackiego dla służb ratunkowych na Ukrainie. Dostarczy je spółka PKS Nowa, jednostka wojewódzka, która przewozi również uchodźców z zagranicy. W minioną sobotę zostali przetransportowani uchodźcy z niepełnosprawnościami do ośrodka w Krzyżewie. Wojna to przede wszystkim dramaty niewinnych ludzi, którzy muszą uciekać przed rosyjską barbarią i hordami rosyjskiego wojska, które okupują tereny niepodległego państwa Ukrainy. Bez wątpienia solidarność, która przetacza cały nasz kraj i solidarność Polaków z tymi ludźmi jest czymś bezprecedensowym. Tworzy się między, takie mam wrażenie, między naszymi narodami wspaniała więź i warto, żebyśmy to wszystko utrzymywali, żeby ten entuzjazm pomocy, niesienia pomocy Ukraińcom, którzy uciekają przed wojną, nie gasł, bo wiemy, że dzisiaj prawie 1,5 miliona ludzi już jest w Polsce i ta skala będzie na pewno jeszcze większa, więc ta pomoc będzie potrzebna nieustannie. Samorząd województwa, jak podkreślił Paweł Wnukowski, wspólnie z gminami, które bardzo aktywnie włączają się w pomoc, musi zrobić wszystko, aby Ukraińcy choć przez moment poczuli się jak u siebie. Z wieloma uchodźcami miałem przyjemność porozmawiać. To są po prostu tak bardzo dramatyczne przeżycia, że często bardzo dużo tych ludzi tutaj właśnie do Polski przyjeżdżało, pracowało od wielu lat, odkładało swoje pieniądze na to, aby tam na Ukrainie, w swojej ojczyźnie wybudować swój jakiś dom, miejsce, gdzie cała rodzina mogłaby wspólnie mieszkać, a gdy przyszła wojna, po prostu w jednej chwili ten dom przestał istnieć i biorąc tylko najważniejsze jakieś dokumenty właśnie tutaj, uciekając do naszego kraju, aby szukać schronienia, przybyli. Tak? Wszyscy mamy świadomość, że ta pomoc to maraton, nie sprint, więc apelowano, by entuzjazm Polaków nie gasł. To są ludzie, którzy przyjechali z jedną reklamówką czasem, z dokumentami tylko, w jednych butach, więc ta trauma jest ogromna. My im oczywiście pomagamy w sposób doraźny, tak? My im daliśmy wszystko, oni się tu czują coraz lepiej. Załatwiamy im pierwsze potrzeby, czyli takie rzeczy, które oni powinni mieć, czyli nocleg, jedzenie, spokój, ciszę, uśmiech na co dzień i te wszystkie podstawowe rzeczy bytowe. Natomiast przygotowujemy się do dalszych kroków związanych z ich tutaj pobytem, z pobytem w ogóle w Polsce, więc to będą różne sytuacje związane z tą nową specustawą, która wejdzie. Będziemy ich rejestrować, będziemy ich próbować aktywować w różny sposób.
Część tych ludzi zgłasza już chęć pracy, tak, nie ukrywam, to już się dzieje. Oni nie chcą tutaj być, jak to mówią, kulą nogi, tak mówią wprost. Ukraińscy uchodźcy w Szelmencie to 19 matek z dziećmi, z których najstarsza ma 16 lat, a najmłodsze dziecko rok. Ukraińcy pochodzą z okolic Charkowa. Otrzymali nie tylko nocleg i wyżywienie, ale także konsultacje lekarskie oraz pomoc psychologa. W Sejmie procedowana była specustawa, która ma pomóc uchodźcom z Ukrainy. Posłowie już ją zaakceptowali. Teraz zajmie się nią Senat. Dzięki tej ustawie uchodźcy z Ukrainy zyskają pełen dostęp do polskiego rynku pracy, świadczeń społecznych i edukacji. To nie wszystko. Zapisano w niej na przykład, że w sytuacji kryzysowej premier może wydawać polecenie jednostkom samorządu terytorialnego, wójtom, burmistrzom, prezydentom miast. To w Polsce zupełnie nowe rozwiązanie, bo nie ma obecnie przepisu pozwalającego na taką ingerencję rządu w pracę samorządu. Konkurs wiedzy o rolnictwie ekologicznym ma promować i popularyzować wśród młodzieży rolnictwo ekologiczne, a także zwiększać świadomość wysokiej jakości produktów rolnych. To pierwsza edycja wojewódzkiego konkursu wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, jaką zatwierdził Zarząd Województwa Podlaskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 kwietnia bieżącego roku. Do udziału w turnieju zaproszeni są uczniowie szkół średnich o profilu rolniczym oraz uczniowie szkół średnich z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego. Szkoła może zgłosić do udziału maksymalnie 3 uczniów. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu z wiedzy o rolnictwie ekologicznym. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe oraz dyplomy. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano do końca bieżącego roku. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wrotapodlasia.pl. Dni Kultury Kresowej to degustacja regionalnych przysmaków i tradycyjne wileńskie palmy. Już w ten weekend, 19 i 20 marca w Białymstoku Wielki Jarmark Kaziukowy 2022. Organizatorzy przygotowali ponad 100 stoisk wystawców z Polski i Litwy. Serdecznie zapraszamy od 8 do 16 na plac imienia Józefa Piłsudskiego przed Teatrem Dramatycznym imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Przedsięwzięcie organizuje Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny oraz Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, oddział w Białymstoku.